Thank you.
wyjaśniam od razu, że umówiliśmy się z organistami, z jednym zawodem, że w ramach tego koncertu zagrają po dwa utwory. A ten problem polega na tym, no, że jeszcze nie wyszliście. I nie wiem, co zrobić w tym momencie. Znaczy ja myślę, że ja decyduję, ale może macie jakieś życzenie, bo powiem w ten sposób, że ksiądz proboszcz Marek nauczył panie i jeszcze nie panie organistki, że zaskakuje różnymi zadaniami, na które nie są przygotowane, więc może macie jakąś propozycję, żeby coś zagrało, może nie da się zaskoczyć. To ja mam taki pomysł. Daj tą książkę. Dobra. No, okej. Ja mam może inną propozycję. Jaką? Są takie szlagiery, prawda? Jakie są najbardziej znane szlagiery, co byście chcieli usłyszeć? Wiem. To są same szalone panie. I to nie o to mi chodziło. No, kochające Pana Boga, szaleństwo do Pana Boga i do swoich mężów. I to o to chodzi. A, no właśnie. Każda marzy o takim utworze, który nie ma nic do roboty właściwie przy weselu, ale tak się utarło, że zawsze się do wesela doczepia. To może byśmy zaproponowali Mendelssohna. Pytali się młodzi ludzie, czy ta organistka mogłaby zagrać u nich na ślubie, to często mówią, że termin mają zajęty, bo załatwiali wszystko nie w tej kolejności. I tłumaczyłem, jak to być powinno, żeby ona mogła zagrać. Powinno być tak, chłopak spotyka organistkę, umawia się z nią na datę ślubu, ale nie z nią. Potem szuka dziewczyny, załatwia wszystko inne, prawda, i dopiero wtedy ona będzie miała wolny termin. Słuchajcie, a teraz zagadka dla was. Co to jest? Czyli pierw usłyszymy, a potem zgadniecie. Ale to może na koniec, bo myślę, że jak już między nami pan burmistrz, to ma pewne zaproszenie związane właśnie z księdzem i nadchodzącym dniem kluczowa, tak? Jak wiem, serdecznie na Dorosza wraz z ekipą bardzo serdecznie zaprosić na miejsce jutrzejszego. Na koncert myślę, że po tym dzisiejszym koncercie mogłyby być szczegóły. Chciałbym, żeby to było coś w rodzaju, że Książę Dekroi zaprasza ekipę, żeby był klimat tego okresu i to było jak najbardziej. Ja już tak widzę to, że ekipa jest moja z tyłu stroja przebrana, z tej strony. Czyli zapraszamy pod hasłem Barok, bo Ernest Bogusław Dekroi i to akademickie. I to też było w tyłu, bo to jest impreza jednak taka dosyć luźna. Także to byśmy po tym koncercie byśmy sobie wspólnie to robili. Zapraszam za to. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I na zakończenie zagadka. Będzie specjalna nagroda, tak? Tak. Za kogoś to ogarnie.
Dokładnie, to ja przeczytam. Jest to utwór napisany przez Händla, który zmarł w 1897 roku i wcale o Lidze Mistrzów nic nie słyszał. Ale jest oczywiście użyte przez Lidę Mistrzów. Ale potem użyte jest, prawda, przez piłkarską Ligę Mistrzów. Coś na wesoło chcieli. Ale to już na ostatni bis, ale to trzeba wyklaskać. Bo tak bez klaskania... Bo niech będą dzieci. Udanej wędrówki do domu.